Dlaczego warto iść do kościoła w niedzielę zesłania Ducha Świętego? A to dlatego, że to szczególny dzień w roku, kiedy możemy wyprosić wiele łask Bożych. Nie bójmy się iść do kościoła, to nic nie kosztuje, a można zyskać życie wieczne i szczęście już na ziemi. Wystarczy tylko odrobina chęci. Przez siedem darów Ducha Świętego można wyjść z wielu opresji życiowych i rozwiązać problemy, których czasami z ludzkiego punktu widzenia nie da się już rozwiązać. W dzisiejszych trudnych czasach ludzie panicznie boją się śmierci, ale zapomnieli, kto ma nad nią władzę. To Bóg decyduje, kiedy umieramy, nie wliczając oczywiście samobójców, nie? To Jezus ma klucze śmierci i otchłani, a my troszczymy się, jak zadbać o zdrowie i tak dalej, zapominając, kto trzyma nad tym wszystkim władzę. Wystarczy tylko szczera spowiedź, życie własne i komunia w godnej postawie, czyli na klęcząco i do ust na mszy świętej. I wtedy mamy zagwarantowane życie wieczne. Sytuacja pandemiczna pokazuje, jak bardzo boimy się śmierci. Tylko, że to cwana zagrywka szatana, ponieważ wielu, zamiast pójść na mszę, gdzie jest obecny ten, który oferuje nam życie wieczne, woli zostać niby bezpiecznie w domach, bo tak wygodniej, ale otwórzcie oczy i zastanówcie się nad chwilę. Zastanówcie się, czy izolacja i unikanie lekarza, dusz i ciał, czyli samego Jezusa, wyjdzie nam na dobre, ponieważ to On jest Panem wszystkiego. On został wywyższony przez śmierć, przez którą nas odkupił, a my nie chcemy skorzystać z łaski i zaproszenia. Z łaski do zaproszenia życia wiecznego.